Kolejny, szósty już sejmik ziemi od Rowążów tym razem odbywał się na terenie powiatu opoczyńskiego w ośrodku wypoczynkowo-konferencyjnym w Poświętnym. W obradach wzięli udział starostowie, przewodniczący rad powiatów, radni, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i szydłowieckiego. Obrady szóstego sejmiku przebiegały pod hasłem Powiat przyjazny rodzinie, w których uczestniczyła także przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzyna Grzewska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w sejmiku ziemi od Rowążów. Mam zaszczyt odczytać Państwu list pani minister Elżbiety Rafalskiej. Rodzina, małżeństwo, dzieci to wartości o niezwykłym znaczeniu dla człowieka. Dlatego z ogromną odpowiedzialnością należy szukać odpowiedzi na temat istoty roli oraz miejsca w życiu społecznym tej małej, ale jakże ważnej struktury. Poczucie odpowiedzialności za innych, akceptacja i miłość to podstawy, na których buduje się wzajemne relacje w rodzinie. To wśród najbliższych znajdujemy oparcie, ciepło i zrozumienie. Od nich czerpiemy optymizm, nadzieję. To w rodzinie uczymy się patriotyzmu i życia w poszanowaniu tradycji. Nie ma zatem ryzyka w sformułowaniu, że wychowanie młodego pokolenia w duchu tradycyjnych wartości jest fundamentem trwania i rozwoju rodziny. Wszelkie działania wspierające rodzinę są ważne również dla obecnego rządu. Jednym z działań mających na celu wsparcie polskich rodzin jest program pomocy w wychowywaniu dzieci Rodzina 500+. Jest to przełomowy projekt, który stanowi nową jakość dla polskiej polityki rodzinnej. Z zadowoleniem przyjęłam informację, że mocnym przewodnim tegorocznego sejmiku ziemi od Rowążów jest realizowanie przez samorządy programu skierowanego do rodzin. Porozumienie Ziemia od Rowążów, zrzeszające powiaty, które łączy zamiar promowania tradycyjnych i patriotycznych wartości, chęć ścisłej współpracy na rzecz społeczności lokalnej oraz zainteresowanie polityką rodzinną jest cenną inicjatywą. Podejmowane przez jej członków działania przyczyniają się do prężnego rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego, przynosząc mieszkańcom regionu wiele korzyści. Uczestnicy obrad przyjęli przez aklamację trzy stanowiska w sprawie służby zdrowia, modernizacji linii kolejowej Opoczno-Końskie-Skarżysko oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Panie starosto, dzisiaj odbywa się szósty sejmik ziemi od Rowążów. Ziemia od Rowążów, która miała taką strukturę luźną, jest lub niebawem będzie stowarzyszeniem. Zastanawia mnie taka rzecz. Otóż dzisiaj na sejmiku zostały przez aklamację podjęte trzy stanowiska. Wydaje mi się, że to pierwsze to było jak w takiej formie jakby protestu. Proszę przybliżyć nam sprawę, panie starosto, czego pierwsze stanowisko dotyczyło? Pierwsze stanowisko dotyczyło ratownictwa medycznego i tutaj jak gdyby to ratownictwo medyczne i świadczenie jak gdyby tej usługi jest trochę inaczej jest potraktowane w województwie świętokrzyskim, w łódzkim czy w mazowieckim. Niemniej jednak no, takie stanowisko w formie takiego protestu, żeby uporządkować, wydaje mi się, że jest taką inicjatywą trafną, pomimo tego, że jesteśmy w osobnych tych trzech, funkcjonujemy w województwach, to jednak sprawa ratownictwa medycznego, poczucie bezpieczeństwa jest rzeczą bardzo ważną i takowe stanowisko w formie jakby pewnego protestu zostało przyjęte. Natomiast drugie wydaje mi się dość ciekawe, związane z niepełną elektryfikacją linii 25, linii oczywiście kolejowej, gdzie akurat ta linia Tomaszów Mazowiecki, Opoczno-Końskie, dalej do Skarżyska Kamiennego, w niepełni zelektryfikowana, no nie cieszy nas, bo wiemy, że ten przemysł ceramiczny tutaj w okolicach Opoczna, piaski kwartetowe, ten przemysł ceramiczno-budowlano-szklarski, no generuje potężną ilość
transportu. I tu transport kolejowy jak gdyby w tym względzie jest bardziej ekologiczny i na te duże odległości w tym względzie no niezastąpiony. Także wystąpiliśmy z takim stanowiskiem jak gdyby dotyczącym no właśnie spraw gospodarczych te cztery powiaty. No i trzecie stanowisko uważam, że też dość ważne. No nie każde pokolenie, nie każdy czas, nie każdy samorząd ma możliwość uczczenia pewnej tak doniosłej rocznicy. No chrzest Polski 1050 lat temu, 14 kwietnia, przez Mieszka I jak gdyby dokonała się wielka rzecz, bo wtedy weszliśmy jak gdyby na arenę europejską, Europy Zachodniej, ale wydaje mi się, że ten chrzest to jest również początek w ogóle naszej państwowości, budowy kultury, ludy, które zamieszkiwały nad Wisłą, Wartą i Odrą, skonsolidowane w państwie Polan, no zaistniały historycznie i to jest taka okazja, wydaje mi się, dla naszego pokolenia ważna i godna uczczenia, także takie stanowisko również zostało podjęte, żeby uczcić 1050. rocznicę Chrztu Polski. Ta edycja szósta sejmiku odbywa się w bardzo ładnym miejscu, w ośrodku no bardzo przyjaznym i ekologicznym zapewne, panie starosto, w Poświętnem. Niebawem pewnie będzie siódmy sejmik. To się tak rozkręca ta wasza działalność, że bardzo często się zaczynacie teraz państwo starostowie, przewodniczący, radni spotykać. Gdzie kolejne spotkanie? Kolejne spotkanie, gospodarzem będzie powiat przysuski. Ja chciałem panu redaktorowi państwu powiedzieć, że pierwszy sejmik ziemi odrowążów odbył się 30 maja, 8 lat temu, w 2008 roku, również w miejscu bardzo ekologicznym, zielonym, z dużą ilością wody, czyli w Sielpi, w powiecie koneckim, gmina Końskie. I taka jest jak gdyby kontynuacja. Tu w Poświętnym jesteśmy po raz drugi, ponieważ drugi sejmik ziemi odrowążów odbył się właśnie w Poświętnem i też zaczął się mszą w bazylice tutaj miejscowej. Także jest pewna tradycja. Ja tutaj z uczestnikami sejmiku ziemi odrowożów, dyskutując w kuluarach, wymienialiśmy jak gdyby takie poglądy, informacje, że to jest też aspekt poznawczy. Że wiele osób na przykład z powiatu szydłowieckiego, przysuskiego czy koneckiego nie miało możliwości ani okazji bycia w Poświętnem. A tu dzisiaj na tym szóstym sejmiku jest możliwość spotkania się wójtów, burmistrzów z trzech województw, radnych wszystkich trzech szczebli, czyli gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Jest to wymiana poglądów, doświadczeń, jak gdyby takie nawet ludzkich spotkań. Czyli co? No do zobaczenia na kolejnym, siódmym już wydaniu sejmiku ziemi odrowążów, tym razem na terenie powiatu przysuskiego. Panie starosto, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, zapraszam państwa i chciałem tylko na koniec jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że inicjatorem jak gdyby powstania tego stowarzyszenia sejmiku ziemi odrowążów no był powiat konecki i opoczyński po prostu jako pierwszy. Dziękuję. Dziękuję panu. Obrady uświetniły występy zespołu folklorystycznego z Drzewicy oraz chóru imienia Jana Pawła II z Opoczna.